Tegoroczne piąte dni energii miasta Katowice odbyły się pod hasłem Misja Czyste Powietrze. Na placu Sejmu Śląskiego przygotowano wiele atrakcji. Na stoiskach można było się wzbogacić o wiedzę, ale także dobrze się bawić. Uczelnie, fundacje, lasy państwowe, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, Urząd Marszałkowski, bardzo dużo atrakcji. Przede wszystkim chcemy dotrzeć do jak największej liczby odbiorców. Hasłem Dni Energii już od jakiegoś czasu Misja Czyste Powietrze, czyli wszystko co związane z wymianą systemów grzewczych, z odnawialnymi źródłami energii, z efektywnością energetyczną oraz z tym, co my możemy zrobić dla klimatu. Poprzez to, że mamy takie swoiste we wrześniu święto, jak Dni Energii, jest taka okazja, żeby różne środowiska tutaj w Katowicach, w tym roku akurat na placu Sejmu Śląskiego, pokazywały społeczeństwu kwestie właśnie takich odpowiedzialnych, codziennych zachowań, ale też co się zmienia, jeżeli chodzi o technologię, o innowacje w tym zakresie. Tutaj chcemy przedstawić między innymi dwa projekty. Jest to projekt Molok i projekt Avair. Projekt te realizujemy razem z miastem Katowice, a dron za naszymi plecami jest tutaj w ramach takiego projektu jak EcoPatrol, który tutaj został zainstalowany i który realizuje działania w województwie śląskim, badając zanieczyszczenie powietrza. Dzisiaj przedstawiamy urządzenia do, w jaki sposób można wytworzyć prąd. Małe nasze elektrownie, linia przesyłowa, prąd wytwarzamy, wędruje prąd do domu. Wytwarzamy prąd ze światła, z panelu fotowoltaicznego. Oczywiście jeszcze elektrownia wiatrowa zasilana, dzisiaj nie ma wiatru, to dzisiaj zasilamy naszą elektrownię z wentylatora, ale też wytwarzamy na niej prąd. No i kilka urządzeń związanych z energetyką. Pokazujemy różne doświadczenia związane właśnie z elektrycznością, z prądem, z pozyskiwaniem prądu. Tutaj na Dniach Energii staramy się zachęcić odwiedzających do tego, aby korzystali z naturalnego drewna, przy okazji tłumacząc skąd ono jest, bo ono jest oczywiście z wycinek, ale my na miejsce wyciętych drzew sadzimy nowe, młode pokolenie. Przy tej wymianie pokolenia takim surowcem, który wyjeżdża z lasu, jest drewno do wykorzystania przez społeczeństwo. Część wystawienniczą na placu Sejmu Śląskiego dzień wcześniej poprzedziły warsztaty organizowane w katowickich szkołach średnich. W ramach Dni Energii Miasta odbyły się także bezpłatne wycieczki do Górnośląskiego Parku Przemysłowego.